No i co? Jak tam budowlanka? Pierwsza warstwa cegieł ułożona. Pięknie, równiutko. Największy problem będzie z tymi rogami tutaj zakładać. Ale myślę, że damy radę. Tutaj zakładać wszystko i kleić na kleje. Taka oto sprawa. Tutaj między to się musi stawiać taka ekstra malta. No i tak to wygląda. Potem będziemy kontynuować dalej. No tutaj z was do chałupy. No i co? No i myślę, że dobrze to wygląda. I potem przyjdzie jeszcze polistyren. 10 cm jest to tak nad, poza tym murem. Tutaj pójdzie kanalizacja w ścianie. Tutaj też pójdzie w ścianie jedna rura do góry. Tutaj będzie odpady do kuchni. No i ogólnie tak to wygląda. No. Chałupa powoli idzie do góry. Teraz będzie układanie bloczków. Trzeba to zawsze przykrywać. No bo jak naleje, no to deszcz to potem zmoknie i głupio się to robi. Zawsze to trzeba namaczać. No i co? Jakoś będzie trzeba to układać. Długość jednego muru 7-12 metrów z pośrodka, a szerokość chałupy, czy długość chałupy jest 914, a szerokość 712. No, tak to jakoś wygląda. Będziemy się bawili teraz z pierwszym rogiem, to znaczy tu z tym. No i pojedziemy. Pięknie założone wszystko jest. Tak jak ma być. Dokładnie wszystko zrobione. Tutaj jeszcze pójdzie malta termoizolacyjna. No i będzie trzeba powolutku jechać do góry. No, jeszcze muszę sobie popisać te wszystkie rozmiary. Radio ze śmietnika. Działa. Na budowlankę idealne. O, takie zasmolone było, ale działa. Polskie stacje nawet łapie. No to co? To kontynuujemy, no. Powolutku. Będzie trzeba jakoś się pchnąć do góry. No, tutaj będzie podłoga plus minus 22 cm, tak jakoś, bo tu jeszcze pójdzie styropian, podłogówka i jakaś ta winyl do góry. Tu będą kanalizacje w tym. Oczywiście 1 cm na 1 metr. Plus minus spad. Myślę, że miałaby to wyjść. No. Sporo roboty przede mną. Więc trzymajcie kciuki. No. Tak to wygląda. No, no to co? Trzymajcie kciuki. Niech coś nie posra. Jeżeli macie jakieś rady albo co, stawiajcie, kto budował z takimi pustakami. Helus Family 2-in-1. 44 cm cegła ma, to proszę bardzo, wpiszcie rady i propozycje, co i jak się robi. No, będzie zabawa. No to trzymajcie się, cześć.